Zapraszamy na cotygodniowy katowicki flesz informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Za nami premiera Testosteronu. To spektakl stworzony przez Teatr Śląski w koprodukcji z Teatrem imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Kultową komedię teatralną Andrzeja Saramonowicza, która doczekała się ekranizacji w reżyserii autora i Tomasza Koneckiego, widzowie mogli obejrzeć premierowo 19 marca, czyli w przeddzień zamknięcia instytucji kulturalnych w całym kraju. Tekst powstał 20 lat temu. Po drodze świat się zmienił, Polska się bardzo zmieniła, nie? W związku z tym my musieliśmy spojrzeć na to trochę też z dzisiejszej perspektywy. Ale myśląc o dzisiejszej perspektywie, zrobiliśmy taką nakładkę z Marcelem Sławińskim, scenografem. Wymyśliliśmy taką nakładkę westernową, bo pomyśleliśmy, że jeżeli damy to w jakąś taką metaforę i pogadamy o archetypie męskim, jak on jest postrzegany dzisiaj i jak faceci na siebie patrzą, ale przede wszystkim jak kobiety patrzą na facetów, no to pomyśleliśmy sobie, że ten tekst będzie wtedy nośniejszy. Najbliższe spektakle, w tym kolejne wystawienie Testosteronu w Teatrze Śląskim imienia Stanisława Wyspiańskiego, zostały odwołane włącznie do 9 kwietnia. Już wkrótce każdy będzie mógł kupić na własność kultowy katowicki spodek, a także inne budynki i instytucje stolicy metropolii. A to wszystko dzięki grze Monopoli, która wkrótce doczeka się katowickiej edycji. Po 50 latach rozkręcania tego biznesu eventowego w naszym mieście podjęliśmy tą decyzję, że jednak przeznaczamy na sprzedaż spodek, ale na szczęście tylko w formie gry planszowej, gry, której chyba nie trzeba nikomu przypominać, jej zasad, jej popularności. Idea, która nam przyświeca w edycjach miejskich Monopoli, jest taka, żeby przenieść właśnie te najważniejsze miejsca z miasta na planszę Monopoli. Czyli w tym przypadku tutaj w Katowicach możemy już teraz oficjalnie potwierdzić, że najdroższym polem na planszy będzie spodek. Jedno z pól na planszy gry będzie zajęte przez katowicką szkołę. Z tego powodu miasto organizuje konkurs wśród miejskich placówek oświatowych. Wygrana szkoła znajdzie się na katowickiej edycji Monopoli. Premiera katowickiej edycji gry Monopoli planowana jest na jesień tego roku. 2, 1 i start! Trzecie Zielone Borki odbyły się 20 marca w Katowicach. Bieg należy do cyklu W Kręgu Natury, promującego zespół przyrodniczo-krajobrazowy Szopienice Borki. Mamy 200 biegaczy. Impreza jest nietypowa, ponieważ nie startujemy wszyscy razem. Podzieliliśmy wszystkich biegaczy na 4 tury, na zawodników 10-kilometrowych, 5 kilometrów, także Nordic Walking. Biegamy po Szopienicach, tutaj po Borkach, wokół stawu, czyli koło nowo powstającej Doliny Pięciu Stawów. Trasa się niczym nie różni, jakby jest dokładnie taka sama jak 2 lata temu. Staw, las, piasek, no i poprawiająca się pogoda, czyli słoneczko, które teraz zaczyna nas gościć. Jestem pierwszy raz. Znajomy z współorganizatorem po prostu namawiał ludzi z pracy, także tym razem padło na mnie. Pogoda, mimo że mroźna, to mimo wszystko sprzyjająca. Nie było dużo błota, ogólnie super. Pięknie na takim terenie. Na ścianie budynku przy ulicy Wojewódzkiej 48 powstaje mural upamiętniający Krystynę Bochenek. Z pomysłem na realizację projektu wyszła Gazeta Wyborcza. Mural powstaje w oparciu o zdjęcie Bartłomieja Barczyka właśnie z Gazety Wyborczej. Wykonywany jest przez firmę Nie Tak, a my jako miasto jesteśmy partnerem tego całego przedsięwzięcia. Krystyna Bochenek była bardzo dobrze znaną i do dzisiaj jest bardzo dobrze znaną i kojarzoną katowiczanką, dbająca o kulturę języka polskiego, promująca tematykę zdrowotną. To przecież ona była inicjatorką ogólnopolskiego dyktanda, była także senatorem, aktywnie reprezentowała i Katowice, i Śląsk, dlatego bardzo się cieszymy, że taki mural w Katowicach powstaje. Mural ma zostać ukończony przed rocznicą śmierci Krystyny Bochenek, która zginęła 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku w katastrofie prezydenckiego samolotu. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice.tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.